Cześć wszystkim, witam na moim kanale w projekcie Denko. Uzbierało mi się całkiem tego sporo, więc uznałam, że podzielę się już z tym z Wami. Jest dość dużo pielęgnacji, a więc zaczynamy. Będę Wam pokazywać tak po prostu po kolei, jak będę wyciągała z kartonika. A więc produkt numer jeden jest to olej, żel do mycia twarzy. Do skóry normalnej z witaminą E, B3, prowitaminy B5. Tak się prezentuje. 150 ml. I muszę powiedzieć, że jest to produkt, chyba do którego nie wrócę po raz kolejny, ponieważ te poprzednie z firmy Olay w takim błękitym opakowaniu, te klasyczne były zupełnie inne, lepiej domywały, a ten jest taki, jakbyście, nie wiem, z odrobiną olejku, tak jakbyście nie zmyły produktu do końca, więc średnio jestem z niego zadowolona, ale bardzo fajnie domywał, także no, można spróbować, jest to taki produkt, można, ale nie trzeba. Tak się prezentuje. Może komuś podpasuje, wiecie, każdy ma inną skórę, inne potrzeby, także co kto lubi, ale ja myślę, ja do tego produktu więcej chyba nie wrócę. Kolejny produkt, który tutaj sobie złapię z kartonika, są to chusteczki firmy Superdrug. Kupuję je w Superdrugu Drogeria, to jest coś takiego jak w Polsce Drogeria Rossmann, do skóry mieszanej. Zwykłe firmy Superdrug kosztują grosze, chyba nie wiem, 70 pi albo 80 pensów, coś takiego, ale są bardzo fajne, są genialne, używam te zielone najczęściej, albo jeszcze są niebieskie. Chyba do skóry sensitive. Bardzo fajnie zmywają makijaż, ponieważ pierw płyn micelarny, a później twarz zmywam takimi chusteczkami, potem jeszcze żelem do mycia buzi, ale są bardzo fajne. Także te polecam i kupię je na pewno ponownie, nie jedno opakowanie. Kolejny produkt. Są to takie zwykłe chusteczki dla dzieci. Nie pamiętam, gdzie je kupiłam, czy w Sainsbury's, czy w Tesco. Takie zwykłe, wiecie, jak Pampers, czy coś w tym stylu, takie zwykłe do pupy dla dzieci, ale ja używam tych chusteczek w sumie, wiecie co, do wszystkiego. I do przecierania butów, i do przecierania, nie wiem, rąk tam od podkładu, do czasem do przytarcia zlewu, no po prostu do takiego codziennego użytku. Świetne są. Nie ma znaczenia, które. Ja kupuję raz Superdrug, raz Butsie, czy to mogą być Pampersa, czy jakiekolwiek inne zwykłe takie mokre chusteczki dla dzieci. I jeszcze fajnie, jak mają ten takie plastikowe otwieranie, po prostu nie wysychają, tak jest dużo lepiej i przyjemniej, łatwiej używać. Dobra, dziewczyny, chłopaki, co mamy dalej? Dezodorant Dove Winter Care. Coś przepięknego. Ten dezodorant to jest po prostu mój numer jeden. To jeszcze coś pachnie? Pachnie przepięknie. Tak świeżo. Jest to niby Winter Care Limited Edition i jest to jaśmin i powder. Przepiękny, świeży zapach, super chroni. No fakt, że są tylko takie malutkie, bo jego jest tylko 150 ml i ja go kupowałam w sklepie Home Bargains. Tak, Home Bargains na tym dziale z kosmetykami. Już mam drugie opakowanie w użyciu, polecam. Mimo, że używam sztyftu, to w pracy lubię sobie odświeżyć się takim dezodorantem w sprayu. Polecam, super. Następny produkt, bo się słuchajcie, to jeszcze trochę jest. Odżywka. Odżywka L'Oreal Elsev do włosów farbowanych. Myślę, że w Polsce ona wygląda tak samo. Na całym świecie wygląda tak samo. 500 ml. Mam jeszcze z tej serii szampon. Jest fajna, ale tyłka nie urywa, że tak powiem. No, zużyłam, mam jeszcze chyba jedną do zużycia, ale nie wiem, czy do niej wrócę ponownie. Lubię bardzo kokosową tą serię. Mam szampon i odżywkę, ale ta czerwona i te wszystkie inne, ta seria biała są tak, no, nie wiem, mam wrażenie, że obciążają włosy, że tak, no nie wiem, że te włosy szybciej się przytłuszczają, także dla mnie produkt średni, mimo że, no, lubię markę L'Oreal. Ale chyba do tej, nie wiem, do tej chyba nie wrócę ponownie. Kolejną rzeczą są to płatki do demakijażu z firmy Cień z Lidla.
tylko te kupuję, jak jestem w Lidlu. Zawsze jedno, dwa opakowania, żeby mieć w zapasie. 140 płatków, nie rozwarstwiają się, po prostu najlepsze, jakie tylko mogą być, właśnie płatki z cień z Lidla. Cień, cien, czy jak to tam różnie na to mówią. Kolejny produkt. Ziaja Intima, profilaktyka podrażnień, płyn do higieny intymnej z rumiankiem. Słuchajcie, to jest odkrycie. To jest dla mnie odkrycie po prostu roku. Najlepszy płyn do higieny intymnej, jakiego w życiu używałam. Przepięknie pachnie, pięknie domywa, nie podrażnia. Najlepszy produkt, a przetestowałam wiele, naprawdę wiele. Ten ma 200 ml i ja go kupuję u nas w polskim sklepie, ale w Polsce w sklepie Ziaja. Myślę, na pewno go dostaniecie i w innych jakichś tam drogeriach, ale jest przefantastyczny, naprawdę. Lepszy niż te niebieskie, niż te wszystkie z pompką. Ten z rumiankiem, po prostu rewelacja. Dalej. Tak się, wiecie, rozgaduję o każdym produkcie, a to ja... kolejna rzecz. Pasta Colgate Total. I to jest ta Original. W Polsce też ona jest na pewno. I bardzo fajnie odświeża, bardzo fajnie doczyszcza. Przeważnie zawsze kupuję tą, ponieważ w ogóle w Anglii jest jakoś, mam wrażenie, bardzo mały wybór pas do zębów. Ale ta Total jest świetna i ta właśnie Original. Tą bardzo lubię i też zużyłam kilkanaście opakowań. Wiecie, no pasta do zębów, niby taka zwykła sprawa, no ale też ważna rzecz. 100 ml jest tej. Nie, to niedroga, ja płacę za nią, nie wiem, chyba w funciaku może ją kupić też za funta, a w Tesco ciut więcej. Polecam, świetna. Kolejna rzecz. Żel pod prysznic, żel pod prysznic Nivea Shower Cream. Jest to ten niebieski, klasyczny, o klasycznym zapachu Nivea. I co mogę o nim powiedzieć? Jest bardzo dobry, nie wysusza skóry, ponieważ ja nie lubię się balsamować po prysznicu. Wiem, jestem leniem pod tym względem, ale po prostu lubię używać żeli nawilżających, gdzie, no wiadomo, balsamuje się, tak? Nie jest tak, że nie używam balsamu w ogóle. Używam, ale rzadko. Wolę żele, które mi tą skórę nawilżą i po prostu powodują, że nie jest przesuszona po prysznicu. Ponieważ wiecie, po pracy, po treningu, nie chce się szybciutko takim żelem, bach, bach, bach i tyle. W piżamkę i do spania. Niebieski, no mam różne. Czy ten różny, czy z różą, jakiekolwiek byleby to było Nivea i koniecznie te cream, bo są takie bardzo fajnie nawilżające. Kolejny żel pod prysznic, słuchajcie. Jest to nowość, nie wiem, czy to jest w Polsce. Myślę, że chyba tak. Nivea Refreshing Shower Fresh Blends with Raspberry, Blueberry and Almond Milk. Z maliną, blueberry, z borówkami, tak, i z mleczkiem migdałowym. Taka wielka flaszka, 500 ml. Ja swój zakupiłam w drogerii Boots. Jeszcze był jakiś inny zapach, chyba z mango. Wiem, że jeszcze był jakiś inny. Taki, wiecie co? Fajnie, niby nie wysusza, ale nie jest tak jakby kremowy. Dobrze domywa, nie wysusza. Mogę polecić, ale ja do niego osobiście ponownie nie wrócę, ponieważ zapach mi się średnio podobał. Był taki jakby, nie wiem, owoce leśne? Taki dziwny, taki leśny. No, średnio, ale całkiem fajnie. Skórę fajnie domywał, nie wysuszał, to jest najważniejsze, tak, że za zadanie ma nas na umyć, a nie nawilżać, no ale wiecie. Także chcecie, to sobie próbujcie i myślę, że to jest jakaś nowość, ale też całkiem spoko. Kolejny produkt, Ziaja, ten o co mówiłam, słuchajcie, z pompką, płyn do higieny intymnej. Ja mam kremowy płyn do higieny intymnej z kwasem mlekowym ochronny, 500 ml, tak samo zakupiłam go w polskim sklepie. I tak jak, no lubię te, tak, ponieważ nie ma innego wyboru, bo w polskim sklepie u nas są tylko te, albo właśnie te niebieskie, tam konwalia, brzoskwinia chyba i melon, no to chyba wolę te, bo te są takie troszkę bardziej kremowe. Tak samo, nie wysuszają, pięknie domywają, nie podrażniają i myślę, to jest najważniejsze w płynie do higieny intymnej. No, mogę polecić i na pewno do niego wrócę, tak, jeżeli nie będzie tego z rumiankiem, to wrócę do tego lub do tego niebieskiego, bo... nie mam wyjścia, bo innych nie ma, bo w Anglii jest bardzo ubogi wybór, jeżeli chodzi o żele do higieny intymnej. A już prawie kończymy. Kolejny produkt, słuchajcie,
Znowu żel pod prysznic, no ale wiadomo, pielęgnacja. Projekt Denko, myślę, motywuje mnie do szybszego i w ogóle do zużywania produktów na bieżąco. Radox. Odkrycie, chyba odkrycie roku. Kupiłam go pierwszy raz przez przypadek w Superdragu. Za chyba funta był w promocji, czy buy one, get one free. Coś takiego, że kup jeden, drugi gratis. No a mówię, wezmę na spróbowanie. I to jest donut. Vanilla bean with white chocolate shower gel. Słuchajcie, ta wanilia z tą białą czekoladą i tu niby takie donaty narysowane. 400 ml. Jak to pachnie? Niby to nie żel, kremowy żel. On w ogóle nie wysusza. On po prostu cudowny zapach pozostaje na skórze. Oczywiście po Nivea też, tak? Też zostaje zapach piękny na skórze. Super. Ja już chyba zużyłam 4 takie butelki. Takie jakby o zapachu pączków, czegoś słodkiego jeszcze na zimę. No po prostu coś rewelacyjnego. Jesień, zima. A teraz on chyba jest za, nie wiem, funta? Na pewno kupię ponownie i jeszcze nie jedno opakowanie. Polecam. I słuchajcie, ostatnie dwa produkty, które nam zostały. To będzie płyn micelarny garnier. Oczywiście klasyka. Nie muszę dużo mówić. Każdy z nas go chyba zna. Ja zawsze kupuję ten duży 700 ml. Flacha niby ogromna. Kupuję non-stop. Jeden się kończy, drugi kupuję, a nawet żeby non-stop mieć w zapasie, po prostu najlepszy płyn do zmywania oczu. Bo ja nie zmywam tylko oczy, a maluję dość mocno, bo i cień, i używam kredki. Więc no, ja zużywam 10 płatków do zmycia makijażu. Ale no, ja wiadomo, przyciskacie, trzymacie i wszystko schodzi. Twarz to raczej tymi chusteczkami, a właśnie oczy tylko to. Nie podrażnia, nawet jak wpadnie do oka, nic. Po prostu jakbyście wodą myli. I tylko ten różowy, żaden inny. Polecam serdecznie, genialny. I jestem uwierna od lat i chyba nigdy go nie zmienię. Chyba, żebym miała tuż wodoodporny, no to wtedy. Taki z olejkiem. I ostatnia rzecz, którą Wam... O matko, słuchajcie. Perfumy, które zdenkowałam. Miałam je z rok. Tak, chyba miałam je rok. To są perfumy Libre i w Saint Laurent. Tak, bodajże je produkuje francuska marka. To jest po prostu zapach kobiecy, seksowny, nie wiem, kobiecość zamknięta w butelce. Po prostu genialne. Już mam drugą w użyciu. No po prostu to jest jakiś kosmos. To są najlepsze, jeden z najlepszych perfum, jakie w ogóle w życiu używałam. Oprócz Michaela Korsa Sexy Amber, to jest po prostu sztos. Kończą mi się jedne, muszę mieć koniecznie drugie. Fakt, że nie są tanie, ale są naprawdę, słuchajcie, warte swojej ceny. Utrzymują się cały Boży dzień. Cały Boży dzień. Każdy, dosłownie każdy, jeżeli jestem nimi spryskana, pyta się, co mam za perfumy. Są przepiękne. Powąchajcie sobie w drogerii, jak będziecie, czy w Butcie, czy... No myślę, że chyba one były tylko w Butcie, albo jeszcze w Debenhamie, ale u nas Debenham się zamknął. Ale w Butcie są na pewno. Można też, wiadomo, kupić tani na Allegro, czy tam na stronach internetowych z perfumami. Też bardzo polecam, bo zawsze tam troszeczkę taniej. Genialne. Nie rzucam, bo się stłucze butelka. I to tyle na dzisiaj filmiku. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was którymś z produktów. Bardzo fajnie mi się sprawdziły. Przygotowuję już kolejny projekt Denko. Kolejne produkty zużywam. I to tyle. Trzymajcie się, lajkujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie wiedzieć co u mnie. I tyle. Zapraszam na kolejne filmiki. Hej, hej, bye.